Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy raz w 2017 roku. W czasie od ostatniego porannego przeglądu sporo wydarzyło się na Podhalu. Jak zawsze starałem się wybrać dla Państwa najciekawsze informacje. Jak wiadomo, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Przykładem może być tutaj 42-letni mieszkaniec z województwa mazowieckiego, który na pośpiechu nie wyszedł zbyt dobrze. Otóż mężczyzna w dniu 30 grudnia na jednej z zakopiańskich stacji paliw doszedł do wniosku, że inny użytkownik tankujący przed nim zbyt długo poświęca się owej czynności. W efekcie wyciągnął pistolet hukowy i zaczął grozić 22-letniemu mieszkańcowi województwa lubuskiego. Sprawca nie przemyślał jednak, że Podhale to nie dziki zachód. Na kamery monitoringu prócz ozdoby pełnią także funkcję prewencyjną. Teraz dzięki pokazaniu swoich strzeleckich umiejętności mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna za przestępstwo kierowania groźb karalnych. Sylwester, jak wiadomo, nie może obyć się bez petard i fajerwerków, inaczej nie było i w tym roku. Jednak gwarantem dobrej zabawy jest odpowiedzialność i racjonalne myślenie. Jak pisze portal Podhale24, bez wątpienia tych ważnych cech zabrakło osobie z tłumu na zakopiańskim Sylwestrze, która rzuciła petardą hukową tak nieudolnie, że ta wybuchła przy twarzy policjanta. Na szczęście obrażenia funkcjonariusza nie są poważne. Zostając w temacie Sylwestra, przedstawię Państwu podsumowanie Sylwestra z dwójką, który był bez wątpienia największym tego typu przedsięwzięciem na sylwestrowym Podhalu. Biorąc pod uwagę, że na imprezie w szczytowym momencie bawiło się aż 40 tysięcy osób, było stosunkowo spokojnie. Z danych zakopiańskiej komendy wynika, że zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierujących, kilka osób posiadających narkotyki i naruszających nietykalność osobistą policjantów. Kilka interwencji dotyczyło rękoczynów i nieodpowiedniego użytkowania materiałów pirotechnicznych, a znakomita większość działań policjantów była spowodowana upojeniem alkoholowym bawiących się sylwestrowiczów. Zakopianka to droga legendarna. Droga, która przez lata zdobyła popularność, której mogliby pozazdrościć współcześni celebryci. Jest bohaterką góralskich bajań, poezji, reportaży, ale bardzo często ludzkich dramatów. Radni z Nowego Targu postanowili na szczęście podjąć jej temat w bardziej przyziemny sposób. Jak pisze portal Podhale24, nowotarscy samorządowcy apelują o rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka Zakopianki, tym razem na odcinku Chabówka – Nowy Targ. Bez wątpienia pomysł jest trafiony, gdyż w znaczącym stopniu poprawiłoby to sytuację komunikacyjną. Jako najmocniejszą kartę przetargową radni uważają fakt, że właściciele gruntów i nieruchomości, które byłyby niezbędne, by nowa nawierzchnia powstała, są gotowi jak nigdy poświęcić swoją ziemię pod tą inwestycję. Miejmy nadzieję, że apele radnych zostaną wysłuchane i niedługo będziemy mogli jeździć nową Zakopianką. Na zakończenie zaglądamy na portal Gazety Krakowskiej, aby przyjrzeć się pogodzie. Dzisiaj i jutro, mimo że będzie słonecznie, we znaki dadzą nam się siarczyste mrozy. O ile sytuacja w ciągu dnia nie będzie tragiczna, bo temperatura sięgnie minus 6 stopni, to rano słupek na termometrze może spaść nawet do minus 15 stopni. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Michał Oleksy, Telewizja Podhale.